Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na zapowiedź piątej kolejki Ekstraligi w sezonie 2022. Rundę piątą zaczniemy we Wrocławiu, gdzie przyjedzie Ostrów, pierwszy bieg o 18, a transmisja w Eleven Sports. W składzie gospodarzy pod dziewiątką zawodnik zastępowany, pod dziesiątką Panicz, jedenastka Wofinden, dwunastka Czugunow, trzynastka Janowski, czternastka Cużytek i piętnastka Kowalski. A w składzie Ostrowa znalazł się Oliver Benson, Tomasz Gapiński, Filip Hiemland, Grzegorz Walasek, Chris Holder, Sebastian Szostak i Jakub Poczta. Myślę, że Sparta Wrocław wygra to spotkanie z dużą przewagą. W drugim spotkaniu tej kolejki do Lublina przyjedzie Leszno, pierwszy bieg o 20:30, a transmisja w Eleven Sports. W składzie motoru pod dziewiątką Hampel, dalej Bows, Drabik, zastępowany zawodnik, Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampert i Mateusz Cierniak. A w składzie Unii Leszno Jason Doyle, Janusz Kołodziej, Dawid Belego, Jamon Lindsay, Piotr Pawlicki, Hubert Jabłoński i Damian Ratajczak. Typuję tutaj zwycięstwo motoru 49 do 41. A teraz niedziela, którą zaczynamy w Gorzowie, gdzie przyjedzie Włókniarz Częstochowa, pierwszy bieg o 16:30, a transmisja w Canal Plus Sport 5. W składzie Stali Gorzów pod dziewiątką Jasiński, dalej Thompson, Waculik, Hansen, Zmarzlik, Stojanowski i Bartkowiak. Jak można zauważyć, brakuje Szymona Woźniaka, nie został on podany w awizowanym składzie. Ostatnio podczas ćwierćfinału im zaliczył upadek, jest trochę poobijany, ale może Szymonowi do niedzieli uda się wrócić do pełni sił i wystąpić w tym spotkaniu, zobaczymy jak to będzie. A w składzie Częstochowy Madsen, Smektała, Lindgren, Jepesen, Woryna, Jakub Miśkowek i Mateusz Świdnicki. No i teraz tak, jeśli pojedzie Szymon Woźniak, stawiam na zwycięstwo Stali 48-42. A jeżeli nie pojedzie, to stają na zwycięstwo Włókniarza Częstochowy 47 do 43. No i na koniec tej kolejki mamy derby województwa kujawsko-pomorskiego, czyli GKM Gryden i Apator Torun, pierwszy bieg 19:15, a transmisja w Canal Plus Sport 5. Przemek Pawlicki, Krzysztof Kasprzak, Fredrik Jakobsen, ZZK, Pedersen, Łoboliński, Pludra do składu Grudziądza, no i pewnie jeszcze Norbert Krakowiak pod 16. A w składzie Apatora Dudek, Lambert, Przedpełski, ZZK, Jack Holder, Krzysztof Lewandowski i Karol Żupiński. To spotkanie powinno być zacięte do samego końca i stawiam na drobną wygraną gospodarzy. No i to była zapowiedź już piątej kolejki. Bardzo szybko leci nam ten sezon, ale teraz będzie trochę więcej luzu, bo szósta kolejka za 2 tygodnie i tak co 2 tygodnie będą się raczej odbywać te kolejki. W komentarzach możecie podzielić się waszymi tipami na tę kolejkę. I zapraszam Was jeszcze do opisu. Dziękuję za oglądanie. Cześć.